Adam Wajrak to polski działacz na rzecz ochrony przyrody i dziennikarz związany z Gazetą Wyborczą. Autor artykułów i książek o tematyce przyrodniczej. Wczoraj opowiadał o przygodach, które go spotykają w życiu oraz o swojej najnowszej książce Na północ. To jest pierwszy tom z takiej trylogii o tym, jak pojechałem na północ. Ta część jest o Estonii, Wyspie Niedźwiedzie i Spitsbergenie, a następne już będą takie bardziej ekstremalne. Zamiłowanie do podróży zrodziło się u autora w dzieciństwie. Byłem dzieckiem, to naczytałem się książek przygodowych Londona, Curwooda, naczytałem się książek Centkiewiczów. No i bardzo one mnie oczarowały, zaraziły i pomyślałem, że muszę sprawdzić, czy tam jest tak fajnie. No i się okazało, że jest jeszcze fajniej. A co tam jest takiego fajnego? Przestrzeń, wolność, zwierzęta, które się nie boją ludzi, procesy przyrodnicze, które można obserwować jak na dłoni. To jest fajne, to jest to, co mnie interesuje. Jak już wiadomo, Adam Wajrak wkrótce po raz kolejny wybierze się na wyprawę polarną, tym razem na północ Grenlandii. Kolejną miłością autora jest miłość do przyrody, którą także ma w sobie od dziecka. Miałem to zawsze, może większość dzieci ma to zawsze, tylko ja trafiłem na takich dorosłych, którzy tego nie zabili po prostu, tylko to rozwijali. Mieszkam w Puszczy Białowieskiej, znaczy w Teremiska, w takiej małej wsi w Puszczy Białowieskiej. No i to jest takie miejsce, które kocham, które bardzo lubię. Puszcza Białowieska jest absolutnie genialnym lasem. Są tam wspaniałe zwierzęta. Nie trzeba chodzić daleko, żeby cokolwiek zobaczyć, by zobaczyć wilka, żeby zobaczyć żubra albo suweczkę, więc jakby to jest idealne miejsce dla mnie. A ponieważ praca dziennikarza polega na pisaniu artykułów o zwierzętach, to mieszkanie w takim miejscu znacznie ją ułatwia. Jakby obserwuję zwierzęta, czytam na ich temat dużo publikacji naukowych, no i staram się pisać oraz fotografuję, ilustruję sobie sam teksty. Że rozmawiać, w cudzysłowie. Słyszałam przed chwilą tutaj jakiś dźwięk, który pan wydał. Możemy też coś więcej na ten temat i go usłyszeć? Nie, no to chodziło o to, że rzeczywiście czasami da się wilki zwabić wyciem, jak się zawyje tak zupełnie zwyczajnie. To one czasami podchodzą, czasami odpowiadają. Adam Wajrak również podkreśla, że strach przed zwierzętami jest sztucznie napędzany. No to, że się boją, to jest kompletnie irracjonalne, to jest napędzane przez myśliwych, napędzane przez całą popkulturę i tak dalej. To jest zupełnie irracjonalne. Znaczy, jak sobie zobaczymy, ile ludzi ginie zabitych przez w ogóle wszystkie zwierzęta, razem wzięte wszystkie te najgroźniejsze do kupy, i człowieka, no to są w ogóle nieporównywalne liczby. Ja nie boję się dzików, bo dziki mało kogo zabiły, mało kogo zraniły. Nie boję się wilków, bo nie znam ani jednego wypadku w historii Polski, kiedy wilki by kogoś zabiły. Nie boję się żubrów, nie boję się niedźwiedzi. Natomiast tak, czasami boję się, że jakiś pan ze sztucerem pomyli mnie z dzikiem. Tego się boję w lesie. Na całość wydarzenia zapraszamy w czwartek po wydarzeniach dnia.